Jesteśmy w hotelu Narbin na zgrupowaniu finalistek Miss Polonia 2017. Zaproponowałam finalistkom pewnego rodzaju warsztaty, które były połączeniem sportu i zajęć psychologicznych. Chodzi o to, żeby najpierw ciało było gotowe na to, żeby przyjąć pewnego rodzaju informacje, czyli odpowiednio rozluźnić obręcz barkową, rozluźnić tak samo często ponapinamy mięśnie pośladków i dna miednicy. Wydaje mi się, że przy takiej okazji konkursu, wystawienia na opinię jurorów, bardzo trudno może być czasami, szczególnie osobom o pewnych charakterystycznych cechach, poradzić sobie z taką presją, z taką tremą, z takim stresem, a potem ewentualną porażką. Dlatego chciałam zapewnić im taki, można powiedzieć, stabilny grunt, podłoże do tego, żeby niezależnie od wyników konkursu czuły się same ze sobą dobrze. Mogłyśmy brać udział w warsztatach prowadzonych przez Anię Bosak, zresztą tutaj nawiązujących również do takiego aspektu psychologicznego, bardzo istotnego. No i nie miałyśmy tak naprawdę wolnego czasu, ale myślę, że właśnie to będę wspominać najmilej, że ten czas był taki wypełniony i każda chwila była inna i przynosiła jakieś nowe doświadczenie.